aktach służb bezpieczeństwa zachowała się bardzo ciekawa informacja z życiorysu Karola Hilarego Tarnowskiego. Otóż w 1930 roku w II Rzeczpospolitej gościł cesarz etiopski Haile Selassie. Był między innymi gościem w Chorzelowie Karola Hilarego Tarnowskiego, gdzie dla niego zorganizowano polowanie. Po latach Służba Bezpieczeństwa bardzo wnikliwie sprawdzała ten fakt, inwigilując, rozpytując lokalną społeczność na temat tego, co zapamiętali z faktu wizyty tegoż cesarza.